Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mamy grę Battle Chopper. Gra powstała w 1987 roku, wydała ją firma Irem Corporation, z tego co tutaj widzę. No i co trzeba w niej robić? No po prostu lecimy sobie jakimś tam śmiesznym helikopterkiem, czy jakimś tam innym dziwnym czymś i próbujemy właśnie zestrzeliwać atakujące nas obiekty, no i zbierać jakieś tam fajne rzeczy. Czyli taka no pozytywna strzelanka, można by było to określić. Dobrze, wrzucamy tak jak zwykle trzy kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. O, tym się strzela. Aha, czyli tylko strzelać można. Dobrze. Fajna gierka, widzę. Trochę mały ma zasięg tego strzelania. A czekajcie, jakby to zrobić, żeby... A, tym się można strzelać jeszcze do góry, patrzcie. O, czekajcie, bo ja tu zestrzeliłem to, a nie mogę z tym nic zrobić. No widzicie, muszę się na początku nauczyć, jak w to grać. A dopiero potem będzie dopiero rozgrywka. No nic, zobaczymy, dobrze. Mamy coś tutaj. A! Jak to wziąłem? Czy ja to wziąłem? Już chyba wziąłem. O, i znowuż mnie rozwaliło. Dobra. Ciężka sytuacja, mimo że gierka prosta. Za dużo trochę tych stworków tu się kręci, tak na mój gust. Dobra, idziemy dalej. O, tu mamy coś, patrzcie. Mogę to wziąć, czy nie mogę tego wziąć? O, nadziałem się. Szkoda, że nie ma takiej kontynuacji, że po prostu, wiecie, od tego momentu, w którym żeśmy skusili, to że ten, że po prostu kontynuuje, tylko takie, no... Oj. Oj. Czekajcie, jak to zbić? Aha, wiem już chyba jak. Po prostu muszę tutaj być. O, właśnie. Czekajcie, co ja mam teraz z tym zrobić? No jestem tutaj, bo rozwalałem to, ale jak to wziąć? Coś tu jest... Nie mogę tego w żaden sposób... Patrzcie. Tu jest kółeczka. O! Jakiś odporny, odporny. Aj, nadziałem się. Koniec gry! Kontynuacja jest? Nie ma kontynuacji. A nie, jest kontynuacja, dobra. No to lecimy dalej. Nie ma się co obcyndalać, trzeba lecieć dalej. Dobra, już tego nie biorę. Próbuję teraz, słuchajcie, iść na masę do przodu. Zobaczymy, dokąd dojdę. A, daleko nie udało się. Niemile zżyć chyba 3 z tego, co widzę. 3 albo 4. Chociaż 4 to byłoby trochę niestandardowo. Najczęściej jest 3, 5 albo 7. O. O. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Te elementy się przesuwają, słuchajcie. Niestety, nadziałem się znowuż. Dobra. Trzeba troszeczkę chyba... Coś mi się wydaje tutaj... Oj, 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 oj! Nie była to... Nie było to zbyt dobre posunięcie. Ale co zrobić? O, zniszczyliśmy tę armatkę. Dobra. O! Dobra, ładnie. W dół, ostrożnie, tylko ostrożnie. Dobra, o! Czekajcie. Dobra, w dół, ładnie.
Ach. Jeszcze jedna chyba rozgrywka powinna być, bo tam trzy żetony przecież rzuciłem. Wpisu na jak na razie nie ma, dobra. Trzecia rozgrywka. No ciężko w tej grze jest, widzę. Nie jest ona zbyt prosta, mimo już taka wydaje się, no... Jak gdyby przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Bo taka no jest... A tu jednak okazuje się, że no proszę, tak... Średnio. O, widzicie? A ciekaw jestem, czy wy lubicie takie właśnie gry strzelawkowe o takim, no, pozytywnym w sumie zabarwieniu. Niektórzy właśnie, to tylko wiem, że w takie gry grają, albo grali. Bo to w sumie już są, jakby nie patrzeć, gry retro. Mimo już wydają się, jak mówię, proste. Z taką, no, dziecinną niemalże grafiką, to jednak... Rozgrywka do najprostszych nie należy, jak widzicie. A? Oj, 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 oj. Kurczę, może bym to przeszedł jeszcze, no. To jest ciężko, widzę. Oj, oj, oj. Spierdzielaj. Ładnie, dobra. Uciekaj, uciekaj, dobrze. O. Chyba się wprawiłem, słuchajcie. Wprawiłem się chyba. Oj, 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 oj. No nie, no nie spodziewałem się takiego... obrotu sprawy. Wpisu nie ma. A, czekajcie. A, bo nie miałem żetonów więcej, ale numer. Dobra. Jeszcze sobie trzy rzucimy, zobaczymy. Trochę się wprawiłem, więc jest szansa, że dalej mi się uda dojść. Było prosto. Właśnie nie bardzo wiem, co to jest to rozwalanie tych, bo tam jeszcze kudeczka jest. O, tu jest, patrzcie, czekajcie. Może to jeszcze bym sobie rozwalił. A, niestety. Tam było właśnie takie coś, co chyba nie miało kłódki. Czekajcie, co to było, czy to jeszcze następne? O, to. O, no przecież strzelam w to. Co jest grane? Dobra. Lecimy do przodu. O, tutaj. Dobra, czekajcie. A, jajku. No ciężko z tym cudakiem cokolwiek zrobić. O, ładnie, dobrze. Ładnie. No, ile ich tu będzie? Nieskończona ilość? Nie, no kurde. Chciałem ich po prostu, słuchajcie, powystrzelać, żeby mieć chwilę czasu na zajęcie się tym elementem, który jest na górze do zebrania. A tu, kurczę, widzę, one wychodzą w nieskończoność, no. Trochę nieuczciwe zasady. Ja mam ilość żyć limitowaną, no to kurczę, ich też powinna być limitowana ilość. A tak to co? No to jest walka z wiaderkami na tej zasadzie. Także chromole to idę dalej. A, nadziałem się. Dobra, uciekamy. O, oj.
Jeden pocisk wyminąłem, a na drugi się nadziałem. No tak to bywa. Tak to bywa, słuchajcie. Dogonił mnie pocisk, no. Coż to za motyw. O! Chyba jeszcze jeden kredyt został? Tak, został. Dobrze, lecimy z tym ostatnim kredycikiem. Ojejku. Dobrze. O, no, 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 no. Uciekaj, 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 uciekaj. I tu w dół. Dobra, ładnie. Uciekłem przed jednym pociskiem, a tu na dole się na mnie zasadził. Wstrętny stwór, no. A tak niewiele brakowało. Dobra. O! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie mamy już więcej żetonów. Wpisu też nie ma oczywiście. No bo po co? No tak, tylko wrzucać monety. No dobrze. Słuchajcie, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Taka dzisiaj gierka była. Napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie właśnie takie, jak ja to mówię, pozytywne strzelanki, czyli tego typu gierki. No mówię, one wydają się, że są łatwe, proste, ale tak w rzeczy samej wcale tak nie wygląda to w praktyce. No patrzcie, ile tutaj tych elementów lata nam. Trzeba być naprawdę niezłym graczem, chyba żeby to, słuchajcie, ogarnąć, tak jak widzę na tym demku. No, zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć!